Agata Kowalska, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do oglądania głównego wydania Telewizji Aleksandrów. A choć pracujemy wciąż w okrojonym składzie redakcyjnym, to postaraliśmy się przygotować i tym razem dla Państwa najważniejsze informacje z terenu naszej gminy, a powiemy dziś, jak idzie nauka zdalna w aleksandrowskich placówkach. Mogę powiedzieć, że 95% uczniów naprawdę bardzo efektywnie, z zaangażowaniem korzysta z tych zajęć. Powiemy również o morderstwie, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Podczas oględzin zwłok ujawniono bowiem bardzo rozległą, ciętą ranę szyi. A także będzie o świątecznych akcjach, które już ruszają pełną parą. Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem i wspomóc dzieci tutaj z naszej szkoły specjalnej imienia Kopcińskiego. A zaczynamy tradycyjnie od statystyk dotyczących epidemii. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o 200 zakażeniach koronawirusem na terenie gminy Aleksandrów. W ciągu 7 dni liczba ta przekroczyła już 300 osób. Tym razem Michał Kiński sprawdzał, jak w dobie epidemii można dostać się do lekarza specjalisty. Wiele wskazuje na to, że do lekarza specjalisty paradoksalnie łatwiej mają możliwość dostać się osoby nie chorujące na bardzo ciężkie i przewlekłe choroby, a już na pewno na COVID-19. Pani Julita od lat walczy z nowotworem. Potrzebuje pilnej wizyty u onkologa, ale okazało się, że również przyplątał jej się koronawirus. Pierwszy test miałam pozytywny, więc nie było takiej opcji, żeby w ogóle dostać się do onkologa. Tylko i wyłącznie była teleporada. Z tej teleporady niewiele wynikało. Druga teleporada była już jakby przy końcu mojej izolacji. Okazało się, że pani doktor w ogóle niewiele ma mi do powiedzenia. Zadzwoniłam do swojej pani doktor. Pani doktor, onkolog, powiedziała, że no niestety nie może mnie przyjąć, dopóki nie będzie testu negatywnego. I z punktu onkologicznego nie mogę się do niej zapisać, więc przepisała mi skierowanie na drugi test. Drugi test zrobiłam, okazało się, że również jest testem pozytywnym. Przykład pani Julity pokazuje, że błąd systemowy w służbie zdrowia utrudnia wizytę u specjalisty. Zaznacza, że jest problem ze skierowaniem już na trzeci w jej przypadku test na COVID-19. Przed świętem 11 miałam wynik i tak naprawdę wczoraj dopiero miałam teleporadę, kiedy już mi się kończyła izolacja i pan doktor powiedział generalnie, że nie może mi dać skierowania na trzeci test, ponieważ jakby odgórnie jest to zakazane. Nałożył mi 3 dni izolacji i nadal się nie mogę dostać do pani doktor onkolog, ponieważ ona wymaga jakby testu negatywnego. Pan doktor mi powiedział, że w mojej sytuacji ten test pozytywny może być jeszcze i przez kilka miesięcy, więc tak naprawdę jestem w punkcie takim beznadziejnym, bo potrzebuję w tej chwili zrobić pilnie badania, ponieważ jestem pacjentem onkologicznym, więc już na już potrzebuję te badania zrobić i w zasadzie zostałam bez dostępu do lekarza. Nieco utrudnione zadanie mają również rodzice ciężko chorującego Kubusia Jankowskiego. Wiadomo, to u nas w kraju mamy sytuację taką, jaką mamy. No, większość konsultacji, które odbywały się, to były to telefony bardziej prywatne od dobrych lekarzy niż wizyty w szpitalu. Jeżeli chodzi o samo dostanie się w tym momencie, nawet położenie się na oddział. Wiąże się to też z oczekiwaniem, bo dzieci mają robione testy na koronawirusa. Jest to czas wydłużony. No, na szczęście nie jesteśmy obecnie w takiej potrzebie, ale widzieliśmy, jak no, u innych rodziców z tą samą chorobą rodzice borykali się z problemem dostania się choćby nawet na rezonans. Mały Kubuś kolejny rezonans musi przejść pod koniec grudnia bądź na początku stycznia. Rodzice obawiają się sytuacji, która miała miejsce na początku roku. Mamy nadzieję, że sytuacja się nie powtórzy z początku roku, gdzie no, nawet prywatne ośrodki nie robiły rezonansu ze znieczuleniem, no, bo to w przypadku Kuby musi być to znieczulenie. A to już statystyki zakażeń na koronawirusa z terenu naszej gminy. W ubiegłym tygodniu pokazaliśmy Państwu wzrost zakażeń, który zakończył się 13 listopada z wynikiem 256 chorych. A to już ostatni tydzień. W poniedziałek przekroczyliśmy barierę 300 zakażeń. A w piątek 20 listopada mieliśmy 359 chorych na COVID-19. To kolejny tydzień ze wzrostem zachorowań, to kolejny miesiąc z walką z epidemią. Nie tylko toczy się walka o życie chorych na COVID-19, ale również o życie tych, którzy cierpią na bardzo ciężkie choroby, nie mające nic wspólnego z koronawirusem.
I pozostańmy w podobnym klimacie, bowiem w związku ze wzrostem liczby zachorowań na koronawirusa nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich została przedłużona do 29 listopada. Od poniedziałku 9 listopada zdalnie uczą się również uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Już tylko przedszkola pracują w normalnym trybie. A jak nauczanie online funkcjonuje w aleksandrowskich placówkach, to dla Państwa właśnie dziś sprawdziliśmy. Choć teraz sporo czasu dzieci i młodzież spędzają w świecie wirtualnym, głównie przed ekranem komputera, to czy są z tego powodu szczęśliwe? To lekcja języka polskiego dla klasy siódmej. Dziś na zajęciach obecni są prawie wszyscy. Muszę pochwalić, bardzo ładnie stawiają się na przedmiotach, bardzo ładnie pracują. Mamy tylko problem, bo nie każdy chce pokazać swoją buźkę. A ci, którzy pokazali, zostali przez nas wywołani do tablicy. Ja wolę się zdecydowanie uczyć w szkole, bo mnie na przykład stresuje pisanie sprawdzianów przed komputerem, że na przykład coś się zepsuje albo zawiesi. No i zdecydowanie wolę mieć tak, żeby móc rozmawiać z kolegami czy z nauczycielami. Teraz trzeba głównie zostać w domu i jakby prawie każdy dzień wygląda tak, że do tej 16 się ma lekcje, czasami się wyjdzie. Macie język polski z wypowiadania się, pani profesor, zdali egzamin? Zdali na piątkę z plusem, zresztą jak zawsze. Dziś szkoły w całej Polsce zdają egzamin ze zdalnego nauczania. Wszyscy są już bogatsi o doświadczenia z ubiegłego roku szkolnego. Lekcje właściwie nie różnią się jak podczas normalnej nauki, z tym, że w ławkach pusto. To lekcja matematyki w klasie szóstej. Jest nauczyciel, jest tablica z wyświetlonym podręcznikiem i uczniowie na bieżąco wykonujący zadania. Jedynie co to chyba sprawdzianem trudno zweryfikować. My bardzo często rozmawiamy i uczniowie po samej wypowiedzi potrafimy wywnioskować, na ile uczeń jest zorientowany w danym temacie. Da się nauczyć matematyki przez internet? Myślę, że próbujemy, jednak jest to dużo utrudnione. Brak kontaktu z uczniem, bezpośredniego kontaktu, uniemożliwia nam to pełne spełnienie, tak? W tej klasie również nie znajdziemy ucznia, który powiedziałby, że nie chce mu się chodzić do szkoły. Epidemia uzmysłowiła uczniom, że szkoła wcale nie taka straszna. I to, że w szkole jest o wiele lepiej, wiedzą ci, co do niej uczęszczają. Bo wcale aleksandrowskie placówki nie świecą pustkami. Zajęcia edukacyjne, jak i opiekuńcze, zgodnie z rozporządzeniem, muszą być zapewnione dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pozostawienia w domu. Trochę w szkole, trochę w domu. No to gdzie fajniej, w domu czy w szkole? W szkole. W szkole? Tak. A dlaczego? Bo w szkole jest więcej atrakcji. I dzieci. Więcej towarzystwa. No ale musicie się uczyć, lekcje macie i tak dalej. Później już jak wychodzimy, to nie mamy lekcji, to chodzimy na przykład na komputery albo na hale. I możemy się bawić z przyjaciółmi. Czyli wszyscy chcą generalnie chodzić do szkoły? Tak! I tu nie ma nad czym dyskutować. Dzieciaki szkołę kochają, a ta lekcja życia sporo zmieni w postrzeganiu placówek oświatowych nie tylko przez uczniów, ale i samych rodziców czy pedagogów. Chciałem podziękować wszystkim uczniom za ich punktualność, za zaangażowanie, za pełne uczestnictwo w zajęciach. Oczywiście nie wszyscy uczniowie, tak, bo nie jesteśmy w stanie takiego ucznia dokładnie sprawdzić, ale mogę powiedzieć, że 95% uczniów naprawdę bardzo efektywnie z zaangażowaniem korzysta z tych zajęć i mam nadzieję, że te zajęcia przyczynią się również do pogłębienia tej wiedzy dydaktycznej. Uczniowie chętnie korzystają z zajęć sportowych, jakie każdego dnia odbywają się na tej sali w godzinach popołudniowych. Wiemy, że okres przygotowawczy do różnych zawodów musi trwać dla wszystkich uczniów od godziny 16 do godziny 17 w każdy dzień tygodnia, jak również w sobotę od 12 do 13.30. Trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego organizują zajęcia sportowe i bardzo dużo uczniów przychodzi, żeby tą kondycję cały czas ćwiczyć i przygotowywać się do zbliżających zawodów halowych. Zawody, mecze, choć bez udziału publiczności, to w okresie epidemii się odbywają. Odbywają, jak widać, i zajęcia w szkołach, jednak na powrót do normalności będzie trzeba poczekać. W środowisku szkolnym mówi się o powrocie klasy pierwszej, drugiej i ósmej. Reszta uczniów w tym roku kalendarzowym najprawdopodobniej nie wróci. Zobaczymy, a tymczasem owocnej nauki wszystkim życzymy. Wypisz w dwóch kolumnach wyrazy podzielne słowotwórczo i niepodzielne. A teraz zmieniamy nieco temat. Trwają przygotowania do przyszłorocznego budżetu gminy.
Już wiadomo, że będzie mniejszy, a inwestycje skurczą się. Samorządy apelują do ustawodawców i chcą być poważnie traktowane. Apeluje i Aleksandrów Łódzki, bo pieniędzy w gminnym budżecie ubywa już kolejny rok z rzędu. W przyszłorocznym może być to nawet 10 milionów mniej. Najpierw 8, teraz 2 miliony złotych znika z budżetu gminy, bo rząd ratuje budżet państwa. Zaledwie rok temu samorządom zmniejszono procentowy udział w dochodzie z podatku PIT, który stanowi dużą część ich budżetów, a już w przyszłym szykują się kolejne obniżki. W ten sposób w budżecie gminy zabraknie w sumie 10 milionów złotych. To kolosalna kwota, którą mogę porównać do połowy budżetu inwestycyjnego w skali roku. Wydajemy na inwestycje około 20 milionów, czyli na drogi, na chodniki, na infrastrukturę w szkołach, na infrastrukturę sportową, na nasze priorytety. Pozbawienie połowy tego budżetu oznacza tak na dobrą sprawę niszczenie samorządu, takim jakim jest Aleksandrów i inne samorządy, i pozbawienie możliwości inwestycyjnych na wiele, wiele lat. Inwestycje na szczęście będą. Przyszłoroczny projekt budżetu zakłada ich nawet kilka. W ciężkich czasach nam przyszło żyć obecnie. Oczywiście odzwierciedla się to również w budżecie gminy Aleksandrów Łódzki. Jednak inwestycje są nadal w budżecie. Mamy, robimy. Co mnie cieszy, będą inwestycje w tereny wiejskie. Przygotowujemy się do rozbudowy szkoły w Rudzie Bugaj. Budujemy wodociąg w Karolewie w Słowaku, czy też przygotowujemy się i będziemy budować ciąg Nowokaliska Sportowa. Także mimo trudnych czasów gmina Aleksandrów Łódzki będzie szła do przodu. Do przodu, choć pod górkę, a z mniejszymi środkami budżetowymi musi sobie radzić nie tylko aleksandrowski samorząd. Inne samorządy nie mają lepiej. Co więc zrobić, by pieniędzy nie ubywało? Samorządy właśnie postanowiły zabrać głos. Nie może być tak, że samorządy są nakładane kolejne zadania, a takowa sytuacja miała miejsce wielokrotnie, a jednocześnie są zmniejszane dochody. Dlatego też ten apel, który postanowiłem wspólnie z innymi samorządami działającymi w ramach Stowarzyszenia Tak dla Polski podpisać. Mamy nadzieję, że samorządy zaczną być w naszym państwie traktowane w sposób podmiotowy. Samorządy, w tym nasz aleksandrowski, apelują o zwiększenie udziału w podatku PIT z 38% do 48% i chcą zaniechania przez parlament procesu legislacyjnego rozpoczętego pod koniec października nad ustawą, która zabiera z budżetu samorządów kolejne miliony. Samorządowcy zapowiadają też protest. Jeżeli ich żądania nie zostaną potraktowane poważnie, od 1 grudnia zgasną światła i latarnie, najpierw w parkach, a potem w całych miastach i gminach. Jak wyglądać będzie przyszłoroczny budżet naszej gminy? Czego możemy się spodziewać, a o czym zapomnieć? I dlaczego ciągle mamy pod górkę? O tym dowiedzą się Państwo z rozmowy tygodnia, której gościem będzie skarbnik miasta Grzegorz Siech. A już teraz zapraszam Państwa na rozmowę tygodnia. Dzisiejszym naszym gościem będzie skarbnik gminy, czyli Grzegorz Siech, który dokładniej przybliży, co takiego zmieni się w Aleksandrowie Łódzkim w związku z tym, że pieniędzy zaczyna brakować. A teraz świąteczny temat, bowiem dzieci z zespołu szkół specjalnych imienia Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim piszą listy w nadziei, że gdzieś tam czeka święty Mikołaj, który spełni ich marzenia. Takim świętym może być każdy. Listy od dzieci opublikujemy w przyszłym tygodniu i ruszamy z wielką akcją rekrutacji osób, rodzin, firm, instytucji, które są gotowe spełnić zawarte w nich prośby. To nie koniec. Świątecznych akcji będzie teraz sporo. Kuba, co tam napisałeś? Za autko świętego Mikołaja na pilota. Lego. Dobra, co jeszcze? Czekoladę. Lalkę. Lalkę. Tak. I co jeszcze? Listy właściwie są już napisane. Uczniowie szkoły specjalnej marzenia mają niezbyt wygórowane, więc święty Mikołaj powinien dać radę. Dzisiaj kolorowały, my tylko pomogłyśmy naklejać i wypisać wszystkie życzenia, bo wszystkie same powiedziały, tak było, tak było, pytałyśmy się. A to już koledzy i koleżanki z tej samej placówki, z tym, że nieco młodsi. Tu marzenia też chyba da się spełnić. Co byś chciał dostać? Takie Lego. Lego? Tak. Lędowaka na pilota. Aha. Taki monster truck na pilota, tak? Tak. Autko IO, czyli policyjne. Tak? Tak.
Alusia to marzy na pewno o jakimś ciepłym kocyku i milutkiej podusi, a może jeszcze jakaś grzechotka by się przydała. 40 listów jest już gotowych do wysłania. W przyszłym tygodniu wszystkie opublikowane będą na stronie Aleksandrowa i wówczas szukać będziemy aż 40 Mikołajów, którzy zechcą spełnić marzenia maluchów. Sprawę. Serdecznie zapraszamy osoby, mieszkańców gminy, firmy do zaangażowania się w tę akcję. Jak powiedziałam, każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem i wspomóc dzieci tutaj z naszej szkoły specjalnej imienia Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Pozdrawiamy Świętego Mikołaja! Mikołaje zapewne słyszą i już wkrótce zgłoszą się po listy od Kuby, Mateusza czy Lusi. To nie wszystkie akcje, jakie wielkimi krokami zbliżają się w tym przedświątecznym okresie. Jak co roku i w tym przed nami kolejna akcja Gwiazdki dla seniora. Seniorzy listów nie piszą, oni mają trochę inne marzenia. Materialnych marzeń nie mam. Wystarczy mi, żeby wokół siebie mieć przyjaznych ludzi. Żeby wszyscy byli zdrowi, przede wszystkim cała rodzina moja. O czym marzę? O wielu rzeczach, ale ważne, że mam marzenia. Prawdopodobnie dostanę internet na święta. Internet, by mieć kontakt ze światem. Wielu seniorów mieszka samotnie. Jak słyszeliśmy, dużych potrzeb nie mają, ale miło będzie otrzymać jakąś niespodziankę. Zatem Gwiazdki dla seniora, czas start. Aleksandrowskie Forum Społeczne chce poprowadzić 3 akcje przedświąteczne. Pierwsza z tych akcji to już czwarta edycja Gwiazdki dla seniora, gdzie zapraszamy wszystkich i darczyńców, ale też prosimy o wskazania osób, które w tym okresie czują się osamotnione, zostają wyizolowane w taki szczególny sposób ze społeczeństwa, żeby poczuły możliwość wsparcia i o tym, że pamiętają o nich inni ludzie. Rozejrzyjmy się też wśród właśnie swoich sąsiadów. Czy gdzieś z boku nie mieszka osoba, która potrzebuje naszego wsparcia? Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio do nas, do AFS-u, na Messengerze, na Facebooku, czy nawet telefonicznie do nas. Zgłaszajcie się Państwo, jesteście wszyscy nam potrzebni, abyśmy naszymi seniorami się zaopiekowali na gwiazdkę. Ale kto Pana wygonił? W ubiegłym roku wzruszeń nie brakowało. W tym wierzymy, że będzie podobnie. Trzecią akcją, do jakiej przygotowuje się Aleksandrowskie Forum Społeczne, jest pomoc dla Zgierskiego Szpitala w Zgierzu. Pamiętamy o pacjentach covidowych w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu i pamiętamy o medykach. Zostały nam jeszcze pieniądze ze wspólnej zbiórki, którą z Państwem prowadziliśmy w kwietniu i w maju tego roku, kiedy był pierwszy taki duży rzut pandemii. Zostały nam z tego jeszcze środki finansowe, które chcemy przeznaczyć na paczki dla medyków. O wszystkich akcjach na bieżąco będziemy informować. Już wiemy, że pierwsi Mikołaje deklarują swoją pomoc, a AFS czeka na pozostałych. Bo pamiętajcie, dawać jest jeszcze milej niż otrzymywać. Kulinarny Aleksandrów to grupa publiczna, która powstała na Facebooku i jest administrowana przez pracowników Urzędu Miejskiego. Ma na celu pomóc firmom gastronomicznym w pozyskaniu klientów. Grupujemy osoby z Aleksandrowa Łódzkiego, z gminy Aleksandrów Łódzki, z najbliższych okolic, które są zainteresowane stołowaniem się w lokalnych restauracjach. Zapraszamy też przede wszystkim właścicieli lokalnych restauracji, barów, aby publikowali menu każdego dnia tego, co jest akurat u nich dostępne. Mamy nadzieję, że dzięki temu powstanie jedno miejsce, na którym każdy zainteresowany zamówieniem posiłków będzie mógł w bardzo łatwy, przystępny i szybki przede wszystkim sposób dotrzeć do aktualnych ofert kulinarnych, a dzięki temu w jakimś małym chociaż stopniu przysłużymy się promocji naszych lokalnych przedsiębiorców. Na grupie poruszane są tematy tylko i wyłącznie związane z lokalną gastronomią. W dobie epidemii to również ta branża musi liczyć na pomoc ze strony klientów. Nie tak dawno mówiliśmy o tym, jak obecnie funkcjonują restauracje i jakie ponoszą straty. No, odnotowujemy takie 40% spadki, także niestety weekendy były tutaj jakby takimi naszymi najlepszymi dniami. Drastycznie. To
Wywozy to jest właściwie na otarcie łez. Więc możemy to powiedzieć, że maks prawdopodobnie do 1/6 możemy dobić. Kulinarny Aleksandrów to doskonała okazja do tego, by w jednym miejscu zobaczyć, co w danym dniu serwuje restauracja. A członków grupy jest coraz więcej. A teraz o morderstwie, które wstrząsnęło Aleksandrowem. Ciało 49-letniego mężczyzny zawinięte w dywan znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w Bzurze pod mostem w Nakielnicy. Jak się okazało, do makabrycznego zdarzenia doszło jednak w jednym z mieszkań na osiedlu Daszyńskiego, oczywiście w centrum miasta. Ciało 49-letniego mężczyzny z licznymi ranami wyłowiono w niedzielę w nocy z Bzury w Nakielnicy. Sprawcy zawinęli je w dywan i zawieźli na most nad Bzurą. Następnie zrzucili ciało do rzeki. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia ze zbrodnią zabójstwa. Podczas oględzin zwłok ujawniono bowiem bardzo rozległą, ciętą ranę szyi, a ponadto cechy mogące świadczyć o spowodowaniu obrażeń wewnętrznych. Do zabójstwa najprawdopodobniej doszło w Aleksandrowie Łódzkim, po czym zwłoki ofiary przewieziono w okolice Aleksandrowa i wrzucono do rzeki. Zwłoki utknęły jednak pomiędzy kamieniami. Znaleźli je policjanci w czasie poszukiwań, które rozpoczęto po zgłoszeniu rodziny o zaginięciu mężczyzny. Mężczyzna mieszkał w jednym z bloków na osiedlu Daszyńskiego w Aleksandrowie. No w szoku, no jak to nie, no to był człowiek, prawda, no to samo. No. Jaki to był człowiek? No taki, no ja wiem, no taki, no do kieliczka zaglądał, no taki, trochę taki, jakby niedorobiony był, no. Tam nieraz no, hałasy, krzyki były tam, jak w domu były. No. No zabili go. Kogo? No Włodka. Okropna tragedia. Nie był to zły człowiek, pani. Nie był to zły człowiek. No ale zapieczętowane drzwi, tak. Zapieczętowane są drzwi. Zablokowane. A kto tu teraz będzie mieszkał? Nie wiem. Nie wiem, kto będzie mieszkał tu, pani. Pani w tym bloku mieszka? Tak. Tutaj. Słyszała pani, co się stało? No słyszałam, ale to... No wie pan, to takie opowieści sąsiadów, no i tak wypłynęło to. Przykre, trochę strach, bo się ludzie na ludzi wprowadzają. Bardzo duża jest rotacja. Starzy odchodzą, młodzi się wprowadzają. Kto to jest, co to jest, nie wiadomo. No i są efekty. Ja to nie wierzyłam do wczoraj, jak się policja zaczęła tutaj już interesować tym wszystkim. Myślałam, że ktoś głupią sobie zabawę zrobił. Bo jak to nieraz ktoś tam, tym ci młodzi ludzie... No to prawda. I w internet wlepi i potem czeka na nie wiadomo na co. A teraz się okazało, że to jednak nie jest takie śmieszne i... To jest tragedia, no po prostu. Jak ustalili śledczy, do morderstwa 49-latka doszło podczas imprezy, jaka odbywała się w mieszkaniu kilka dni wcześniej. Policjanci po oględzinach mieszkania znaleźli dowody mogące świadczyć o zabójstwie. Zatrzymana została 28-letnia kobieta i 29-latek. Prokuratura rejonowa w Zgierzu postawiła parze zarzut zabójstwa. Grozi im dożywocie. A teraz proszę Państwa nieco kultury, bowiem Kino bez biletów to projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego, do którego przyłączy się i Aleksandrów Łódzki. Już w najbliższy piątek będzie szansa obejrzeć film Fuga oraz obejrzeć wywiad ze znaną aktorką. W projekcie pojawią się również inni znani artyści jak Zbigniew Zamachowski czy Olaf Lubaszenko. Już w piątek, 20 listopada zapraszamy na Kino bez biletu. To projekt, który ma na celu promocję rodzimego kina i dotarcie z kulturą filmową do różnorodnej widowni. Na początek będzie okazja zobaczyć film Fuga w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej oraz rozmowę z Gabrielą Muskałą, polską aktorką filmową i teatralną. Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres mailowy kasa.kinocharlie@gmail.com. Otrzymamy w odpowiedzi zwrotnej kod dostępu do filmu oraz link dostępowy, dzięki czemu w piątek między godziną 18 a północą będziemy mogli o dowolnej porze obejrzeć ten film.
Do projektu udało się zaprosić niezwykle popularne i cenione nazwiska ze świata polskiego filmu, jak Zbigniew Zamachowski, Juliusz Machulski, Olaf Lubaszenko czy Sebastian Fabijański. Szukaliśmy takich aktorów, takich reżyserów, którzy mają naprawdę wyjątkowe role filmowe na swoim koncie, albo w ostatnim czasie pojawiły się wyśmienite filmy z ich udziałem. Tak samo jeśli chodzi o reżyserów. Chcemy też, żeby każdorazowo w tych wywiadach z tymi znakomitymi osobami pojawiał się wątek aleksandrowski, dlatego cały czas można wysyłać na adres promocja@aleksandrowucki.pl propozycje pytań dla tych aktorów, dla tych reżyserów i te pytania zostaną zadane, czyli będzie to taka namiastka rozmowy na żywo w Młodzieżowym Domu Kultury, tam gdzie ten projekt pierwotnie miał się odbywać. Projekt finansowany jest w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Póki co została nam kultura online, zatem bardzo serdecznie zachęcam. A czy widzieli Państwo już ukwiecony park miejski? Chryzantemy zamiast do śmietnika trafiły na plac Kościuszki. To finał pomocy producentom, którzy 1 listopada pozostali ze stratami. Skąd przyjechały tym razem? Zobaczcie. Przyjechały nie tak z daleka, bo z Rąbienia. 600 sztuk zamiast do bioodpadów trafiło do parku miejskiego. Jest szansa, że jeszcze przez kilka tygodni będą cieszyć oko aleksandrowian. Chryzantemy pochodzą od naszego lokalnego producenta. W tym roku w gospodarstwie ogrodniczym w Rąbieniu zasadzono jak co roku 4000 donic. Sprzedać udało się jedynie 1000. Mamy jeszcze tutaj 2313 sztuk i czekamy za kontenerem, bo trzeba to oddać na bioodpady. Agencja rynku zaproponowała cenę 20 zł za doniczkę. Jak to będzie, to my nie wiemy. Bo pieniądze jeszcze nie wpłynęły. Każdego roku w gospodarstwie w Rąbieniu sadzi się ponad 4000 sztuk. Co roku sprzedawało się prawie wszystko. I w tym właściciele myśleli, że będzie podobnie. Samochody już zapakowane na wyjazd. Pod cmentarze, a tutaj się okazało, że o 16 czy po 16 premier ogłosił, że zamykają cmentarze, i stało się. Najważniejsze zdrowia, a straty to tam są do nadrobienia, nie ma się co przejmować. I takiego optymizmu i podejścia do życia należy w tym trudnym okresie życzyć wszystkim, choć z bólem właściciele będą ponad 2000 sztuk wyrzucać do śmietnika. I w naszym serwisie informacyjnym przyszedł już czas na informacje sportowe. Zapraszam na krótki raport z ubiegłego tygodnia, bowiem mimo epidemii rzeczywiście sportowcy dalej ćwiczą. Powiemy o lekkoatletkach, koszykarkach i piłkarzach. Zobaczcie. A zaczynamy od informacji z siatkarskich boisk drugiej ligi grupy trzeciej. Siatkarki Libero VIP Gwarant Aleksandrów wygrały 3-1 z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Zawodniczki do tej pory nie odnotowały żadnej ligowej porażki i zajmują pierwsze miejsce w tabeli. A teraz lekkoatletyka. Zawodnicy MKS-u Aleksandrów zakończyli zgrupowanie kadry województwa łódzkiego i zaplecza kadry narodowej, które odbyło się w Jagniątkowie w pobliżu Jeleniej Góry. To były przygotowania do sezonu halowego, który rozpocznie się po nowym roku. Koszykarki UKS Basket są w trakcie rozgrywek pierwszej ligi kobiet grupy pierwszej. Zawodniczki rozegrały już 6 kolejek. Ostatni mecz odbył się 14 listopada na wyjeździe z Politechniką Gdańską 2. Basket doznał porażki 101-68. Najbliższy mecz już w sobotę na własnym boisku z AZS Uniwersytetem Warszawskim. A teraz z koszykarskiego parkietu przenosimy się na piłkarskie boiska klasy okręgowej. Wiktoria Rąbień wygrała z GLKS Dłutów 5-0, a Sokół 2 Aleksandrów pokonał Orzeł Parzęczew 7-2. Oba zespoły z naszej gminy zakończyły pierwszą rundę rozgrywek. Wiktoria prowadzona przez trenera Mariusza Grabowskiego zajmuje 12 miejsce w tabeli, a rezerwy Sokoła trenujące pod okiem Damiana Gamusa zakończyły rok na 7 pozycji. Na koniec jeszcze Sokół Aleksandrów, który przegrał w środę półfinał Pucharu Polski z rezerwami ŁKS Łódź 2-3. W najbliższą sobotę o godzinie 13 Sokół zmierzy się w ramach trzecioligowych rozgrywek z KS Kutno. Mecz odbędzie się w Aleksandrowie bez udziału publiczności. Można będzie go obejrzeć w internecie na oficjalnym kanale Sokoła Aleksandrów na platformie youtube.com. I to już wszystkie informacje, jakie w dniu dzisiejszym przygotowała dla Państwa nasza
okrojona, jak już powiedziałam, redakcja. Mam nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu najważniejsze informacje z terenu naszej gminy. Za chwilę rozmowa tygodnia, też ważne informacje, które opowie i przekaże Państwu skarbnik miasta Grzegorz Siech. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dzień dobry Państwu, Krystyna Budasowa, witam i zapraszam na rozmowę tygodnia. Jesteśmy dzisiaj w gabinecie skarbnika Grzegorza Siecha, a rozmawiać będziemy o przyszłorocznym budżecie gminy. Będzie on dosyć okrojony o około 8 milionów, szykuje się, że jeszcze 2 miliony mniej znajdzie się w naszym budżecie. A dlaczego tak się dzieje, czy będzie to odczuwalne, no to właśnie skarbnik nam to wytłumaczy. Te kwoty, które Pani podała, to są takie hipotetyczne kwoty wynikające z jakiejś analizy, którą przeprowadziłem ostatnimi czasami. Jest to spowodowane przede wszystkim reformami podatkowymi, jakie zostały w ostatnich 2 latach wprowadzone przez sprawujących władzę i związek, jaki to ma na nasz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ostatnimi latami, a liczyłem to od 2017 roku, te nasze przerosty to były kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe rok do roku. W związku z powyższym, jak sobie wziąłem taką analizę za lata 17, 18, 19 i teraz bieżący rok, no to gdzieś takie wyniki właśnie wychodziły, że w roku 2021 w porównaniu do tego, co nam minister finansów zaplanował w tym tytule naszego dochodu, to jest w granicach 8 milionów. Ubytku o 8 milionów mniej. Teraz słyszymy, że są kolejne pomysły na kolejne reformy podatkowe. Tam jest zamiana, inaczej będą niektórzy przedsiębiorcy płacić podatek dochodowy. Zamiast normalnej skali będą to robili w sposób ryczałtowy. Przewidujemy, że też będzie w granicach 2 milionów, może to być mniej dla naszej gminy. Te kwoty, jak się zliczy, no to od razu można powiedzieć, że przekładają się na wielkie trudności z zbudowaniem budżetu na rok 2021. Tak, żeby Państwu powiedzieć i zobrazować, jak to wygląda, to powiem, że dzisiaj budżet po stronie, mówię dzisiaj, czyli rok 2020, to po stronie wydatków to jest w granicach 190 milionów. To, co udało nam się zbilansować na rok w projekcie na rok 2021, to jest 165-168 milionów złotych. Bardzo zostaną okrojone inwestycje, bo oprócz tego, że tych środków jest dużo mniej w dochodach 2021 roku, to bardzo rosną nam wydatki. Rosną nam wydatki, wydatki przede wszystkim w oświacie. I tu też taka, myślę, dość ciekawa informacja dla Państwa. Otrzymamy w granicach 27 milionów subwencji oświatowej, a wydatki w tej dziedzinie, wydatki w zakresie oświaty to ponad 52 miliony. Czyli łatwo policzyć, że to 25 milionów do całej oświaty dodajemy, a do samych szkół podstawowych, tam gdzie ta subwencja jest przynależna, to jest ponad 11 milionów więcej. Także z jednej strony bardzo, bardzo duży ubytek, jeżeli chodzi o dochody gmin. U nas jest to bardzo, bardzo widoczne, dlatego że od kilku lat jest taka tendencja w Aleksandrowie, że to nawet można gdzieś było z 2 miesiące temu w Dzienniku Łódzkim zauważyć. Jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie łódzkim, gdzie jest przyrost ludzi, którzy chcą tutaj przenieść się na nasz teren, zamieszkać na terenie gminy. W porównaniu do innych miejscowości w naszym województwie. Także jest to wynik właśnie tej migracji i tego, że tych ludzi na naszym terenie jest coraz więcej. Czyli tak, ludzi nam przybywa, pieniędzy nam ubywa.
Znaczy może nie to, że ubywa, tylko nie przybywa nam tyle, ile przybywałoby, gdyby te wszystkie ruchy w skali makro nie były takie w ratach 19-20, jakie miały miejsce. A ten udział w podatku dochodowym, ile to stanowi procent budżetu? No to jest 45 milionów złotych, no to jest w granicach do 24-25%, tak? No to myślę, że jest to, całego budżetu po stronie dochodów, także jest to pokaźna kwota. Czyli co, będzie trudniej teraz, bo już budżet na przykład przyszłoroczny będzie o te zakładane 8 milionów mniejszy? Znaczy no budżet trzeba było zbudować, posiłkując się tym, co mamy, tak? Czyli te wszystkie kwoty, które otrzymaliśmy od ministra finansów, to co sobie planujemy, jeżeli chodzi o nasze tutaj bieżąco zbierane dochody, czyli podatek od nieruchomości, środków transportowych i tak dalej, i tak dalej. No i gospodarując tym, trzeba było ułożyć wydatki, także trochę mniej po stronie dochodowej, większe wydatki bieżące, to co powiedziałem, oświata plus inne wydatki, pomoc społeczna i tak dalej. No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, na początku, że 190, a w przyszłym roku 160 kilka, no to to jest różnica będzie przede wszystkim na inwestycjach. Mamy 10, no nie możemy, no dzisiaj mogę powiedzieć, że udało nam się wpisać do przyszłorocznego projektu budżetu inwestycji na 10 milionów 700 tysięcy, a w tegorocznym budżecie dzisiaj w planie inwestycji jest ponad 32 miliony. To już widać, jaka jest różnica. No i chyba też ważna informacja, którą należy podzielić się z mieszkańcami, to jest to, że to trudne bilansowanie budżetu przyszłego roku powoduje, że już dzisiaj musimy założyć skorzystanie z 10 milionów kolejnego tytułu dłużnego, czyli jest to kwestia, no najprawdopodobniej, bo ostatnimi latami z tego korzystamy, jest to kwestia kolejnej emisji obligacji gminnych. No tak, ale to drugi raz w tym roku, tak? Nie, to ja mówię o 2021 roku, czyli to będzie 10 milionów obligacji w budżecie roku 2021. Zadłużenie będzie w granicach 50 milionów na koniec 2021 roku. No jest to jeszcze w dalszym ciągu zadłużenie bardzo bezpieczne. A nie lepiej zejść po prostu z pewnych planów i się nie zadłużać? No myślę, że chyba nie, dlatego że no pewne wydatki, tak jak ja je nazywam, sztywne wydatki, my je musimy płacić. Musimy płacić wynagrodzenia wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w naszych jednostkach. Musimy płacić za energię elektryczną, wodę, gaz. Musimy płacić zasiłki beneficjentom pomocy społecznej. Także no, są pewne wydatki, które są sztywne, które są stałe, można powiedzieć, i z których absolutnie nie możemy zrezygnować. No, można by było zrezygnować na przykład, tak jak powiedziałem, 10 milionów obligacji, 10 milionów 700 inwestycji, w związku z powyższym można by było do zera zejść z inwestycji, ale no, też jest pewna taka sytuacja konieczności zachowania ciągłości, bo mamy, nie wiem, dokumentacje projektowe, mamy pewne inwestycje porozpoczynane, także no, z tych rzeczy na pewno nie możemy zrezygnować i trzeba już nie takiej skali jak w ostatnich latach, ale część tych inwestycji wykonać. Jeszcze ostatnie pytanie, jaka suma inwestycji była na przykład w 2017 czy tam 2016, a jaka dzisiaj? Jakie to były sumy? Tam było 100 milionów, teraz jest 10? Nie, no z tym 100 milionów, nie, to pani chyba mówi o zbitce kilku lat. Ostatnimi latami to, no tak jak powiedziałem, no dzisiaj w budżecie 2020 roku mamy w planie 32 miliony. Wcześniej były wykonania w granicach 25, no były też takie lata, gdzie zrobiliśmy chyba w 2014 roku prawie 40 milionów do mniejszego budżetu, także ten udział inwestycji był na pewno większy. No te 10 milionów 700 zaplanowane na dzień dzisiejszy, na przyszły rok, to naprawdę kwota skromna. A kiedy o tym budżecie będziemy rozmawiać? Znaczy z tego co widać, rządzący chcą przedłużyć termin przyjmowania przez gminy budżetu do końca marca przyszłego roku, no bo wszyscy widzą, że są trudności z bilansowaniem tych budżetów w gminach. My, myślę, nie będziemy czekać, także nie wiem, czy wzorem lat ubiegłych nie zrobimy tego w grudniu.
będzie bardzo trudny i no, na pewno nie spełni wszystkich oczekiwań mieszkańców. Bardzo oszczędny. Dwie na pięć kobiet, które doświadczyły przemocy, nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia. Uwolnij się. Daj sobie szansę. Żyj. Przyjdź. Zadzwoń. Czekamy na ciebie.